homiletyki. Serdecznie witam prelegentów i was tutaj zgromadzonych. Po pierwsze, chcielibyśmy jako organizatorzy przeprosić za zmianę lokalizacji, ale to była decyzja władz uczelni, więc przepraszamy za to zamieszanie. Tematem jest problem syndromu poaborcyjnego czy zespołu poaborcyjnego. Dlaczego taki temat? Aborcja jako czynnik, jako jeden z czynników wystąpienia zespołu stresu pourazowego został skreślony z klasyfikacji zaburzeń psychicznych, gdzie to nie zostało też w jakiś sposób umotywowane czy potwierdzone. Z drugiej strony, mimo zaprzeczenia, na całym świecie istnieje wiele instytucji i terapii, które zajmują się tym problemem, więc z jednej strony naukowo to nie istnieje, a w praktyce są poradnie, które pomagają tym osobom. Więc chcielibyśmy się teraz dowiedzieć, czy to rzeczywiście jest problem, czy to jest mit, czy nauka ma rację, czy nauka może się pomyliła. Więc tutaj taki temat. I teraz przekazuję głos koleżance. To ja tylko pokrótce chciałabym przedstawić naszych dzisiejszych gości. Pierwszym naszym prelegentem jest pani Irene van der Wende. Pani Irene pochodzi z Holandii i jest dzieckiem poczętym w wyniku gwałtu i sama będąc też młodą dziewczyną została właśnie brutalnie zgwałcona. Niedługo potem dowiedziała się, że jest w ciąży i postanowiła jakby pozbawić swoje dziecko prawa do życia. Z czasem zdała sobie sprawę, że to był największy błąd w jej życiu i teraz jeździ po całym świecie i dzieli się swoją dramatyczną historią i właśnie dzisiaj mamy okazję jej wysłuchać. Kolejnym naszym gościem jest pani dr Wiesława Stefan. Pani doktor jest wieloletnim wykładowcą na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 19 lat pracuje w specjalistycznej poradni rodzinnej jako terapeuta. Jest też autorką wielu publikacji na temat życia małżeńskiego, no i ogólnie rodziny. Także to teraz już oddajemy głos naszym gościom. Jeszcze mam taką uwagę techniczną odnośnie wykładu. Jeżeli ktoś wie, że musiałby wcześniej wyjść, to bardzo prosiłabym, żeby iść tylnymi drzwiami. Nie tutaj koło prelegentów, tylko z tyłu też będą otwarte drzwi. No i toalety też są tam przy wejściu do konwentu Bonifratów, tak jak państwo wchodzili tutaj.